pana decyzję ukierowało, że zgodził się pan wziąć udział w naszym innowacyjnym projekcie? No, przede wszystkim miłość do mrówek. No, ukierowała. Nie, no, namówiła mnie pewna osoba związana z tą miejscowością. Ja też czuję się w jakiś sposób związany z Ulanem. Więc i zazwyczaj nie widzę przeszkód, lubię się dobrze bawić, mam nadzieję, że reszta też się będzie dobrze bawić. I o to chodzi. Trzeba skłonne być. Minęła pora gotowa, teraz tylko boli głowa. On posiedział, zajadł z nim miałem. Chodź zbawkowinę i myślę, ech ty życie, łeb z mnie winy, nie zabier rycina i w nas zmienię. Kocham cię życie. Thank you.
Za nami babski wieczór w Wulanie. W tym roku również postaraliśmy się o atrakcję. Wystąpił Piotr Szwedes ze swoim programem stand-upowym Godzina z życia mężczyzny. Po nim mieliśmy możliwość oglądania pokazu mody przygotowanego przez Jolę Szale i Magdę Baczyńską-Welmorus. Modelkami były kobiety z gminy Ulan-Majorat i powiatu radzyńskiego, które wystąpiły jak prawdziwe modelki na wybiegu, zaprezentowały wyśmienicie stroje właśnie uszyte specjalnie na tą okazję. I kolejną atrakcją innowacyjną i bardzo pracochłonną, ale mamy nadzieję, że Państwu zaparło dech w piersi, był występ gwiazd z naszego podwórka. Gwiazdami z naszego podwórka są Lidia Wierzchowska, Piotr Mackiewicz, Agnieszka Ziętara, Ewa Grodzka, Dorota Wysokińska, Beata Grochowska, Andrzej Kaliński, Wojciech Molas-Gil i ja, Magdalena Domańska. A przygotowywała nas Magdalena Chymos-Sulej, profesjonalny instruktor wokalu.